Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od prawych uczynków. List do Rzymian 3:28. Lina ratunkowa. Ewangelista Charles Haddon Spurgeon powiedział kiedyś następującą historię, aby zilustrować, że tylko wiara w Chrystusa może człowieka zbawić. Zdarzenie miało miejsce na rzece Niagara. Wiele lat temu dwóch mężczyzn straciło kontrolę nad swoją łodzią i znaleźli się w rwącym nurcie rzeki. Ich życie było coraz bardziej w niebezpieczeństwie, gdy zbliżali się coraz bliżej wodospadu. Wraz ze zbliżaniem się do wodospadu ich życie było w coraz większym niebezpieczeństwie. Pewni ludzie na brzegu rzeki zauważyli całą sytuację i zdołali jakimś cudem rzucić mężczyznom linę ratunkową. Jednakże tylko jeden z nich uchwycił się liny i ostatecznie został uratowany. Drugi z nich próbował usilnie ratować się samodzielnie na kłodzie, która akurat płynęła obok niego, lecz nie dał rady i został porwany z nurtem rzeki. Spurgeon zinterpretował tę historię następującymi słowami. Tak więc wiara chwyta się Jezusa Chrystusa stojącego na brzegu, który trzyma linę z napisem „Uwierz we mnie”. Uwierz we mnie. Uwierz mi. Jeśli faktycznie z ufnością uchwycimy się tej liny, wierząc, że tylko On może nas uratować, to znajdziemy się na drugim brzegu bezpiecznie u Niego. Nasze dobre uczynki, którymi próbowalibyśmy się sami uratować, nie zważają na ratunek w Chrystusie. Wiara łączy nas z Chrystusem i dlatego zostajemy uratowani, gdyż jedynie On, Chrystus, może nas zbawić. Dlatego upewnij się, że wierzysz w Pana Jezusa. Jeśli nie wierzysz w Pana Jezusa, twoje dobre uczynki, a nawet rzekome spełnianie przykazań prawa, przykazań zakonu, również popłyną w dół strumienia i zginiesz na wieki w jeziorze ognia i siarki. Wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Złap się Chrystusa jeszcze dzisiaj. Tak ewangelista Spurgeon zachęcał swoich słuchaczy, by naprawdę zaufali Jezusowi Chrystusowi.